Dzień dobry wszystkim. Może dzisiaj uda się złożyć kosiarkę. Tak jest mniej więcej. Skurczyzyny znowu dwa wyszły, no. Czegoż to wyłazi, gówno pierdolone, no. Jebańce dwa. No co? Co? No jak widać, udało się jeszcze dzisiaj normalnie MTZ-em dać jeść, to znaczy nie normalnie, bo tam były zgrzyty. Przywiozłem tutaj, no to będzie na kolację jeszcze. Tak więc będę musiał przywieźć jednego krokodyla, przynajmniej tutaj kukurydzy. Mam półtorej belki siana, to nie trzeba będzie, chyba na jutro starczy. No i tam, na hale, na wieczór będę musiał zawieźć belkę kukurydzy, dwie łyżki kukurydzy i jedną belkę siana czy sianokiszonki. I to na jutro powinno mi starczyć tak do kolacji, nie? Także jutro z rana zdejmuję tura, albo jeszcze dzisiaj wieczorem gdzieś za stodołą. No i kierunek mechanik. Dobrze byłoby umyć koła. No. I taka to robota. Tu chłopaków jeszcze nie ma, ale dzisiaj będą na pewno, w sobotę nie przyjechali, bo ten operator się trochę rozchorował koparki i dzisiaj przyjedzie z kimś innym. Ja prawdopodobnie dzisiaj zrobię kosiarkę na gotowo, o ile przyjdzie paczka. No i będziemy tutaj obserwować. Dzisiaj powinno być podkorytowane już wszystko tam. Tak mi się wydaje. I będziemy wozić już po spółkę. Także robota idzie do przodu. Może w tym tygodniu już beton będę lał, bo nadają też i mrozy. Jakieś przymrozki nocne, nie mrozy. Także powoli trzeba się sprężać. Taka pogoda jak jest teraz, to jest idealna pod wylewanie betonu. Ale dobrze byłoby jeszcze rozciągnąć folię na podbudowę, pod beton. Żeby ta woda nie została wchłonięta szybko. Wtedy jest lepszy konstrukcyjnie jest ten beton po prostu, wytrzymalszy. Dostałem kilka takich porad tutaj właśnie z tej firmy, która będzie lała, żeby rozłożyć tą folię, polepszyć tą strukturę, no i żeby nie lać za rzadkiego. To znaczy, to oni robią tak jak trzeba, tylko że czasem jest tak, że przyjedzie operator gruszki i się mówi, żeby dolał wody, bo tam ma taka do płukania, nie? Żeby był rzadszy, żeby on się ładnie rozciągał, no bo wiadomo, im gęstszy, tym gorzej, ciężej jest go rozciągnąć tutaj po tym. Ale wtedy też oni robili jakieś badania i wychodzi na to, że jak jest im więcej wody, im rzadszy, tym też jest mniej wytrzymały. Ale ja i tak będę lał to gruszką z pompą. Tak więc ja będę tutaj tym wężem, powiedzmy, rozciągał, wibrołatą będzie ktoś mi pomagał i powinno to jakoś iść. Będzie ciężki okres, ale odetchnę z ulgą, jak już to będzie gotowe. Także zapraszam do dalszej części dnia. No działamy tutaj pomału, właśnie odjechała ciężarówka, tutaj operator ją ładuje. Świeży operator, znaczy się tam, on pracował na innych koparkach, to trochę się uczył obsługi, ale już jest ok. Tutaj będzie tak do samego pola, do samej miedzy odcięcie i przy samym murku 6 metrów w tamtą stronę, tak żeby silos powiększyć. Po drugi tutaj już jest odcięte od silosa, jak widać ten obornik ma mi pchnąć łyżką na górę, tak żeby też można było ładnie odebrać tutaj przy murkach i żeby było pod wybieranie, a może mi się uda, jak we wtorek wieczorem odbiorę MTZ-a, w środę powywozić ten obornik i cały silos bym zalał. Chciałbym, żeby to się udało. Tutaj, jak widzicie, jest od murka odcinane tak jak na tamten słupek. Tylko trzeba jeszcze poprawić, troszkę pogłębić i odciąć ładnie. I takim łukiem będzie tutaj wylane też, bo nie ma potrzeby wylewać mi tutaj, gdzie te śmieci teraz leżą. Tutaj i tak nie używa się tego skrawka ziemi.
I tak się będzie i tak wyjeżdżało z tego silosa pod takim łukiem i to będzie fajnie się zgrywało. Tam jeszcze przy wejściu pod na wybieg też trzeba będzie ładnie tam doskrobać. Te wjazdy będzie jakoś trzeba tak poprawić, żeby woda nie zalewała. Wyjechać z tym. I pewnie od wtorku, środy będzie już wożona podspółka. Ujechane walcem. I myślę czwartek, piątek, sobota. Lać beton. Chciałbym, żeby to wyszło wszystko na raz. Trzeba tak myśleć, żeby to wyszło wszystko jednego dnia wylewanie, ale nie będzie to proste. Bo jak my od początku usypiemy pod spółką, zagęścimy, to gruszki nam to wszystko rozjeżdżą. Trzeba znaleźć jakiś lepszy sposób. Mam chwilę, zastanowię się. Może coś wymyślę. Najwyżej ewentualnie wysypać tutaj wszystko pod spółką, napierdzielić betonu, i wtedy sypać pod spółkę dalej, napierdzielić betonu, i tak to by poszło. No bo kurde, inaczej nie widzę. Jak ja od początku podwórka wyleję, wysypię pod spółkę aż tutaj, to gruszki mi to wszystko rozjeżdżą. Bo tutaj przyjedzie powiedzmy jedna grucha, stanie tutaj na rogu hali z pompą i będzie napierdzielać tutaj wszędzie, nie? A tam będą musiały dojeżdżać gruszki i całą drogę, cały przejazd mi rozjeżdżą raczej. Raczej to się nie utrzyma. Tak mi się wydaje. Tak czy siak, siądę, pomyślę, tak żeby to jakoś miało ręce i nogi. Działamy dalej. Odpalę swojego brzękota. Pojadę tam podrównać trochę. Podrównam te wjazdy. Tam są wjazdy do hali, nie? Bo trzeba wybrać tamto te błoto i do betonu się ładnie dokopać. A ich koparka jest za duża, żeby tam manewrować. Co jest? Tutaj sobie troszkę podrównam, bo troszkę jest nierówno. Już mam beton. To dobry znak. To bardzo dobry znak, że nie jest głębiej.
Ale dziwne, bo tutaj jest beton, a tutaj się jeszcze nie dokopałem. Jakby ktoś potrzebował z okolic usługi minikoparką z wiertnicą, 60 zł na godzinę. Dobra, mamy beton. Tam już będzie lane.
to obornik normalnie jeszcze. Dobra, beton widać, teraz trzeba od betonu odebrać. Ta łyżka jest trochę może przyszeroka do takiego zadania. A może nie. Jeszcze tylko tutaj powybierać. Z grubsza i wjazd gotowy będzie. Pod spółką wysypać. Do betonu się tam dorównać.
wylewać. Tamten wjazd będę musiał zrobić tak samo, tylko dopiero jak wyjadą mi z tą ziemią. Nie ma sensu się wcześniej pchać. No oczywiście wjazd muszę zrobić tak, żeby woda mi tutaj nie podciekała już teraz. Nie popełniać tych samych błędów. To byłoby dobrze powypychać puszkiem. Ale chyba nic z tego. Nie obrócę się tam, bo tam jest za glipko teraz, piach. Dobra, starczy. Tutaj od murka trochę za głęboko mi poszedł już. Chwilę z oczu straciłem. Ale już tam dalej będzie równał. Już w połowie silosa jesteśmy. A, jedzie ciężarówka. Witam. O, przyszła właśnie paczka z firmy Virax. Firma postanowiła. Mam słabą baterię, właśnie dostałem paczkę z firmy Virax, dostałem ten czpień, który się złamał w ramach rekompensaty. No może to nie była ich wina, fajnie, że się firma zachowała, że przysłali, jak zobaczyłem, że... Tak więc dogram telefonem, właśnie złożyłem kosiarkę, część dostałem w gratisie od firmy Virax, zauważyli gdzieś pewnie na filmie, tam w komentarzach pisał zresztą,
że wyślą część, no i wysłali rzeczywiście. Nie odzywałem się z tym, no bo to nigdy nie wiadomo, czy to nie są żarty, wiecie, ale firma okazała się jednak konkretna. Nikt od nich nic nie prosił, a sami zobaczyli i przysłali część, tak więc świetna postawa, bardzo mi się to podoba. Naprawdę, tutaj nie takie firmy olewają klientów zachodnie, a u nas jednak widzicie, da się zachować jak człowiek. No, kosiarkę mam złożoną, wszystko ładnie, pięknie, gotowa do transportu, będzie można ruszać dalej z koszeniem w następnym może tygodniu. Tak więc fajna rzecz, fajna postawa. Dziękuję jeszcze raz firmie Wirax za to, że zwrócili uwagę i pochylili się nad moim problemem. Nie musiałem szukać, kupować, sami wysłali. To się ceni. Trzymajcie się. O, tutaj zostało nam już dosłownie wywieźć tą kubkę i mamy sprawę załatwioną praktycznie z korytowaniem. Taka zostaje kosmetyka, jutro nawozimy pod spółkę i lecimy do przodu. Tak więc trzymajcie się, niech plon będzie z nami.